Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Istnieją takie sklepy dla facetów. I w tych sklepach dla facetów to przede wszystkim są gadżety. Coś sprzedają, coś zupełnie nowego, czego do tej pory jeszcze nie sprzedawali. I facet, taki facet, jak sobie kupi coś takiego fajnego, nowego, to jeszcze tego nie miał. Czemu kupuje? No bo to jest coś lepszego, to jest coś nowszego, ma więcej koni, ma więcej mechanicznych, ma więcej watów, więcej bajtów, więcej mega, więcej giga. Jest szybsze, mniejsze, większe, jest nowsze. Uwaga. Tak wygląda sklep dla faceta. Tam są gadżety. Sklep dla kobiet wygląda nieco inaczej. Sklep dla kobiet to jest cały zestaw nowych gadżetów do malowania paznokci. Facet do malowania do paznokci, facet do paznokci to potrzebuje obcinacz i ewentualnie pilniczek. Ewentualnie, no czasami jeszcze szczoteczkę, żeby to oczyścić. To są trzy rzeczy, które facet jest w stanie kupić do swoich paznokci. Więcej nie wie, do czego służy. Kobieta. Wyobraźcie sobie, kobieta potrafi mieć trzykrotnie rozkładaną walizkę z gadżetami do paznokci. Kochani, nie macie zielonego pojęcia, bo ja też nie mam. Naprawdę, ja też nie mam zielonego pojęcia. Ile różnych naklejek, ile różnych zmywaczy, ile również utrwalaczy, ile różnych polerników, kremów, pachnideł, zaokrągników. Kochani, tego sprzętu tam może być dziesiątki. Do jednych paznokci dziesiątki i pomalowanie jednego paznokcia może czasami kosztować tyle, co opona samochodowa. Może tak być. Naprawdę, dowiedziałem się. I teraz uwaga. Czy kobiety tego potrzebują? Tak, kobiety tego potrzebują. Czemu kobiety tego potrzebują? Bo u kobiet można wytworzyć coś takiego jak potrzebę. U faceta tą potrzebą będzie więcej gigabajtów, a u kobiety będzie więcej gadżetów. I taka kobieta może być, może napędzać gospodarkę wszelkiego rodzaju kolorowych gadżetów. Tego są tysiące. Chociażby, drodzy panowie, pójdźcie do sklepu z tymi skolczkami i z tymi wisiorkami, i z tymi wstążeczkami, i z tymi breloczkami, i tymi naszyjnikami, i z tymi kamyczkami, i z tymi wstążeczkami. Tego są tam tysiące. Ile z tego mogłoby się wam przydać? Jeden albo dwa. Teraz uwaga, wniosek. Teraz wniosek. Każdy człowiek ma jakieś potrzeby. A jeżeli te potrzeby są niespełnione, to nagle ten człowiek, który ma niespełnioną potrzebę i czuje tę niespełnioną potrzebę, może dostać inną rzecz, która działa podobnie. I dlatego ta kobieta, jeżeli nie przytulasz jej co najmniej 12 razy dziennie, to nie zapewniasz jej podstawowej potrzeby przytulania. I nie dziw się, że jak ona kupuje bluzeczkę i właśnie kupiła bluzeczkę żółtą, w zielone paski, to że zaraz kupi żółtą w brązowe paski, a potem zieloną w niebieskie paski. A prawdopodobnie za chwilę zieloną w żółte paski. Ty nie będziesz widział różnicy, czym się różni żółta w zielone paski od zielonej w żółte paski. Ale ja ci powiem, żółta w zielone paski ma żółty kołnierzyk, a zielona w żółte paski
ma zielony książek. To są dwie zupełnie różne bluzki. I teraz uważaj, co to znaczy, jak ona kupiła żółtą, zielone paski i zieloną, żółte paski. Kochany, to znaczy. Nie, źle pomyślałeś. Nie, to nie znaczy, że za mamą ją przytulasz. To znaczy, żebyś zaproponował teraz zieloną w żółte paski, ale przytykane złotą nitką. Wiesz czemu? Bo złota nitka do tego nie pasuje, ona popatrzy na ciebie z politowaniem, będzie bezguście. Dlatego uważaj. Są takie miejsca, gdzie się nie chodzi ze swoją dziewczyną. I takim miejscem, gdzie się nie chodzi ze swoją dziewczyną, to jest na przykład co? Nie ginekolog. Odwrotnie, do ginekologa się chodzi właśnie z własną dziewczyną. Idziesz do ginekologa, siedzisz w poczekalni 20 bab i ty jeden ze swoją dziewczyną. I to jest ten moment, kiedy one wszystkie naraz robią: och Boże, jaki wspaniały mężczyzna. A ty bierzesz swoją żonę, dziewczynę pod rękę i doprowadzasz do gabinetu. Czasami nawet wchodzisz na chwilę, żeby się pokazać temu lekarzowi. Natomiast nie zabierasz, nie pchasz się do Intimissimi albo innego sklepu z bielizną, bo i tak będziesz tylko przeszkadzał. Kochany, do Intimissimi nie wchodzisz ty, tylko twoja karta kredytowa. Zapamiętaj, jeżeli chcesz być uznany za mężczyznę, to tam idzie twój przedstawiciel, twój bank, nie ty.